Siemka wszystkim, z tej strony Kitek, a dzisiaj po raz kolejny oglądamy pushinowskie TikToki, tak więc zaczynamy, oczywiście nie przedłużamy, zobaczymy co takiego ciekawego uda nam się dzisiaj trafić. Zaczynamy od pierwszego TikToka, którego udało nam się znaleźć. To będą mini pushiny w formie lodów, naprawdę fajne. Zobaczymy, może troszeczkę przesuniemy, bo filmik jest bardzo długi, zobaczymy co takiego można fajnego w nich trafić. Nie wyglądają trochę jak lody, ale są urocze jak to pushiny. Może będzie trafiony jeszcze jeden, jakiś fajniutki. Ten sam? Wow, wow, dobra, i tutaj chyba trafia ciastko, takie lody, lody Oreo można powiedzieć. Wygląda uroczo. Lecimy do następnego TikToka. O nie, to jest jedzonko pushinowskie i ono się pewnie nie kończy nigdy. Cały czas jest jedzone. O, ja cię kręcę. Napiszcie w komentarzu, czy zjedlibyście takiego pushina. Moim zdaniem wygląda słodziutko, uroczo, ale też przepysznie. Truskaweczka, bita śmietana, no i oczywiście kod pushin do zjedzenia. Powiem wam, że 10 na 10, 10 na 10. Piszcie też w komentarzu, co takiego udało wam się zdobyć ostatnio z pushina. Ja będę w tym momencie zamawiał sobie jednego małego pushinka. Tu jest boks cały. Te boksy są bardzo fajne, mi się podobają. I to jest jakiś chyba boks ogrodniczy. Tak, to wygląda jakby to była kolekcja ogród. Wow, konewka z pushinem. Ej, to jest mega fajne. Czyli to jest typowo kolekcja jakby do ogródka? Dopowiem wam, że ciekawa, elegancka. I chyba to jest leniwiec, widzicie? To jest leniwiec, trzyma pushina. Dobra, dajemy tutaj dziesiąteczkę. Okej, to jest dziesiąteczka. To chyba widzieliśmy. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale to jest bardzo urocze. Tak, widzieliśmy to. Robicie takie kotki sobie na kanapce. Lecimy dalej, bo to już było. Nie wiem, czemu się to po raz kolejny pokazało. Co tu się dzieje? Nie, 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 pusziny. Co tu się dzieje? O matko. Dobra, poczekajcie, bo ja nie ogarniam. Mam nadzieję, że żaden pusin nie wpadł do kibelka w trakcie kręcenia tego TikToka, bo byłoby mi bardzo smutno. Zobaczcie, to jest wycieraczka z pusinem. Ale ktoś musi mega kochać pusinki. Ja niestety nie mam tyle rzeczy, jest mi smutno trochę teraz. Będę musiał zacząć się teraz zbierać swoją własną kolekcję. Chyba zaczniemy na początku od tych mniejszych pusinów i w końcu będzie Jumbo Giga Pusin. One są urocze, mam nadzieję, że nie wpadną do samego końca. Okej, nie wpadły, tak więc nie jest źle. Co my tu mamy? Następnego, następnego mamy Pizzerito Pushin. Pizzera... Co on robi? Nie, ocerkę robi. Ale kocha... Ej. Pusinek, tak się nie robi. Powinieneś się podzielić. Podziel się ze mną. Ale jest to urocze, no. Jest to pushin robiący piękną pizzerito. Kiedy dać wszystkie pieniądze na pushiny? Nie, nie jest pushina. O nie, ej. Nie, tak się nie robi. Ale rozumiem, że można byłoby tak wydać wszystkie pieniądze na pushiny. Nowy guacamole pushin. Wygląda on uroczo. Jest średniej wielkości, ale wygląda tak śmiesznie. No śmiesznie wygląda. Jest fajny. Eksperyment, ile pushinów zmieści się w wannie. Wow, a to jest ta sama osoba. Candle pushins, okej. Okay. Tyle pushinów weszło do łazienki, w sensie do wanny. Jestem ciekawy, ile muffince dałoby radę wrzucić do wanny takich pushinów, ale nie wytestujemy, bo nie mam tak dużej ilości pushinów. No nie mam, po prostu jeszcze nie mam. Czy chcesz zobaczyć coś naprawdę... Dobra, zobaczymy, co to jest naprawdę cute. Chciałem wam powiedzieć taką informację. Nie wiem, czy wiecie, ale tak, tego pushina z tyłu mamy, tego pushina też mamy i tych nie udało nam się dorwać. Muffinka bardzo chciała te mleczka, ale nie było ich, jak byliśmy ostatnio. Więc pewnie się jeszcze uda, więc tutaj tą kolekcję będziemy mieli. Lecimy. Kolekcja świąteczna. Ej, on jest w skarpecie. Ej, sztosik. To jest ten Jumbo leżący pushin, tyle że ma, jak to się nazywa, czapeczkę świąteczną. Tak więc on jest tutaj przygotowany bardziej na święta. No wygląda fajnie, wygląda fajnie. Reszta powiem wam też. Wszystkie wyglądają fajnie. O, ciastka trzyma, zobaczcie, tutaj ciasteczka trzyma. I ten też ciasteczka trzyma. Ej, ale uroczo. Co mamy dalej? To są squishmallowsy, więc nie. A, okej, okay, dobra. To są squishmallowsy. Aha, zobaczcie, ile ona zebrała pushinów, jak i squishmallowsów. Naprawdę szacuneczek. Bardzo tego jest dużo. Ciekawe, ile to... O, czy to jest muffinka? To jest stary TikToczek muffinki. Jak oni jarają pushinowie. Ej, zobaczcie. O, ja cię kręcę. To jest mój kubeczek z pushinem. Ależ to, tu się znalazł. Czekajcie. Zobaczcie, co trafiła z jajka z pushinów. Wiem, to jest Dino Pushin. On gdzieś tu jest, jak miałem ostatnio. Nawet na odcinku by występował. Ej, to jest mój Dino Pushin mini. On jest fajny. No i mój kubeczek się tu pokazał. 10 na 10 albo nawet 20 na 10. Okej, okay, czyli to jest pushin, który leży na łóżku i w międzyczasie kręci się do niego kot. Pewnie ktoś jest szczęśliwy, że ma giga pushina. Wow, urocze stanowisko, różowa klawiatura, mini pushin tutaj i syrena pushin. To są z poptoja chyba, czy coś takiego, jak to się nazywa. Wow, duża paczuszka, ciekawe. Nie. 29, 26 to był pizza. Czy on jest duży? Pushin z pizzą. Tak, to jest duży z pizzą. Zobaczcie, jaka jest różnica. Jest taki wielki. Jest taki pushin. Kosztuje 110 zł. Kupiłbym. Wow, to jest jajeczko pushin.
Ej, uroczy jest. Jak to? Wow, jest pokazane, jak to zrobić. Fajnie. Tutaj daję bardzo dużą ocenkę, bo to jest fajne, że jest pokazane jeszcze mniej więcej, jak przyrządzić. To jest naprawdę fajne. Ej, tu się nie damy nabrać. To nie jest Pushin. To nie jest Pushin. Ale okej, okay. Jest słodki. O, słodkie kotki. Co to jest? To są jakieś squishy? Nie. Co to będzie? To są ciasteczka. To są ciasteczka chyba. Okej, okay. Wyglądają przynajmniej uroczo, jak dostały buźkę. Wow, stójcie. Czy to jest Pushinowska restauracja? Na gofrze sobie siedzi. Wow, podkładki, tak, to jest typowo Pushinowska restauracja, bo zobaczcie, macie podkładki Pushinowskie, macie wszystko Pushinowskie. Ej, to jest eleganckie, to jest słodkie. Pushin Cafe, Pushin, zobaczcie, wziął Pushin Cafe, widziałem. Czyli możliwe, że gdzieś coś takiego jest. Zdając moje szczęście, to na pewno nawet nie w Polsce, ale wygląda to rewelacyjnie. Takie małe dodatki od Pushina, fajnie. Wow, dobra, to jest jajeczko Pushinowskie. Wow, to są squishy, najlepiej wygląda chyba ten, tutaj ten pierwszy, albo ten drugi, ten fajny, taki kwadratowy, ja cię kręcę. One mi trochę przypominają krampety z Toka Boka, nie wiem, czy wam tak samo, ale wyglądają uroczo. Okej, okay. To czyli coś jedzą sobie później. Trzymają w rączkach, dobra, co trzymają normalnie? Co? Co ty tam robisz? Ej, te pusziny czasami naprawdę potrafią wchodzić w różne dziwne miejsca. O, ciasteczka. Co to ma z puszynem? O, giga pushin. Wow. Ej, ale fajnie. To jest to, co myślę? Zjadł wszystkie ciasteczka. Zobaczcie, jeszcze ma jeden na rączce. To ja nie mogę. Fajny TikToczek. Daję 10 na 10. Pushin Adver. A, Pushin Podróżnik, można go tak nazwać. To jest mini Pushin, który pewnie podróżuje po świecie. Widziałem coś takiego na Instagramie, że jeżyk podróżuje po świecie. I normalnie tego jeżyka z Biedronki ktoś zabiera wszędzie i robił mu zdjęcia. Ale giga Pushina zabrać w przejażdżkę, tutaj byłoby sztosiwo. Pushin Mermalos. W sensie piankowy, okej. Bardzo urocze opakowanie. Ciekawe, czy takie jest do kupienia. Kator jest. Oj, 3. Ej, to jest super. Love 100%. Ej, to jest super. Pewnie to nie jest jeszcze jakoś mega drogie, bo to jest... Aha, $29 kosztuje. No to wiecie, w Polsce to może troszeczkę kosztuje, no to za granicą, jak mieszkacie, to też są troszeczkę inaczej, inaczej wyglądają te ceny, ale to jest naprawdę urocze. Co mamy tutaj? Ice cream. Ej, to już było. Oglądaliśmy te boksy chyba. Zobaczymy, co będzie trafione. Może jakiś inny. Wow, to jest inny. Okej. Taki sobie. Nie wszystkie mi się aż tak mega podobają, bo na przykład ten mi się tak średnio podoba. To wygląda jak opakowanie na czekoladki, w których są po prostu puszyny zamiast czekoladek. Chyba, że te puszyny zjadły te czekoladki wcześniej, dały się złapać w pułapeczkę. Dobra, to jest Tici Pushin. To mi przypomina grzbiet. To prawdopodobnie mały puszyn, a to będzie taki duży puszyn, taki ogromny. Ło! Znaczy, grzbiet to jest jego ten, główko. Wow, ale dobra, różnica jest duża. To jest na pewno giga Pushin. Zobaczcie, on może jest jak jego oko. To jest giga Pushin, jak giga duży. Wow, I get enough Pushin plus. O, ej, zobaczcie, on miał tą. To jest automat, automat do kulek. Ej, fajnie. Nawet nie wiedziałem, że takie Pushiny są. Naprawdę uroczy. I myk do kolekcji kolejny, perfect. No i dobrze, niech siedzi. Mam nadzieję, że dobrze się nim opiekujesz. Czy to jest Pushin? Aha, Pushiny spadają. To co Muffinka lubi, nie ma niestety Muffinki. Ocenę jak spadają. 10 na 10. Kanapeczka z Pushinem. Zwykły Pushin 10 na 10. Ma rączki. Ej, uraczę. Ej, uraczę, że ma takie. O! To są pankejki albo nie, pankejki. Myślałem, że goferki. No powiem wam, że urocze. Dobra, ja mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek. My widzimy się oczywiście w następnym odcinku już w piątek. My lecimy, ponieważ dzisiaj lecę na kota w butach. Tak więc na razie, do zobaczenia.